Nowoczesność na wystawie rolniczej w Piotrkowie, a w Łodzi już po raz drugi zorganizowano piknik historyczny przy katedrze. Łodzianie mieli okazję zobaczyć żywe dioramy grup rekonstrukcyjnych z całego kraju, a także sprzęt wykorzystywany podczas II wojny światowej. Grupy rekonstrukcyjne zabrały Łodzian w podróż od średniowiecza aż po współczesność. W ubiegłym roku zauważyliśmy, że w Łodzi nie ma takich imprez. Brakuje takich, chodziło nam głównie o rekonstrukcję, o spotkanie rekonstruktorów, o odtwarzanie jakichś tam wydarzeń historycznych. Jedną z atrakcji był polskiej produkcji czołg 7 TP, skonstruowany przed II wojną światową. Można było też z bliska zobaczyć polską tankietkę, która brała udział w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku. Niemcy nazywali ją karaluchem. Ten pojazd był tak ruchliwy, tak szybki, tak zwrotny, że artyleria niemiecka miała duży problem. Ja jestem bardzo zadowolony, że pojazd jest w tak dużym stopniu oryginalnym. W tej chwili na świecie jest 5 sztuk. Ten jest najlepszy. Grupy rekonstrukcyjne prezentowały dokładnie odtworzone uzbrojenia i stroje. Odtwarzamy okres XVII wieku. Mamy na sobie zbroje husarskie. Mój tata ma na sobie zbroję husarską płytową, folgową. Ja natomiast mam karacenę. Waży taka zbroja między 13 a 17 kg. Pełna zbroja. Do tego oczywiście dochodzi szabla, to jest dodatkowym obciążeniem, więc jak powiedziałem, współcześnie jest trudno się do tego przyzwyczaić, natomiast XVII-wieczny rycerz, zwłaszcza husarz, był do tego przyzwyczajony. Podczas pikniku zbierano też pieniądze na renowację grobów powstańców warszawskich na Powązkach.